Dzień dobry, witamy państwa bardzo serdecznie. Naszym gościem jest Tobiasz Bochański, Wojewoda Łódzki. Dzień dobry, panie Wojewodo. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Piątek 13 zapowiada się nam piękny, cudowny dzień. Zapytajmy, najpierw, panie wojewodę, jak to z tym węglem było, jak to bywało. Niektórzy mówią, że dobrze, że jest globalne ocieplenie. W łodzi węgla miało nie być. Podobno miasto Łódź nie zamówiło węgla. Potem się okazało, że jednak węgiel przyjechał bez zamówienia. Jak to się stało? Na czym stoimy? Czy węgla nie zabraknie? Ja, jeżeli mamy mówić w ogóle o węglu w województwie łódzkim dostarczanym przez spółki Skarbu Państwa do samorządów, to ten węgiel jest. On cały czas napływa do poszczególnych samorządów i umowy są realizowane. Teraz jesteśmy na etapie zawierania kolejnych nowych umów. Za to miasto Łódź, jak zawsze, jest miejscem wyjątkowo specyficznym, bo musimy trochę wrócić do historii. Najpierw, kiedy... Powiem inform... sobie szczerze, Iskrzy na linii wojewoda, prezydent miasta Łodzi. Nie, myślę, że akurat nie. na naszej linii nie iskrzy, iskrzy na linii radni miejscy, którzy mają ambicje co najmniej poselsko-senatorskie, a są tylko radnymi, los tak zrządził i muszą robić konferencje, jakby byli w Sejmie. E Najpierw powiedzieli, że nie będą dostarczać węgla, bo mogliby dostarczać w mieście Łódź węgiel tylko autosami, autobusami MPK i zrobić taką grafikę, z którego autobusu MPK wysypuje się węgiel. No, Później się zorientowali, że ludzie potrzebują węgla, więc może to było głupie posunięcie, i powiedzieli, że z ogromną intensywnością i chęcią wejdą do rządowego programu i będą w nim partycypować. I co się okazuje? Okazuje się w styczniu, że nie zamówili i nie aneksowali umowy. Cały węgiel, który został zakontraktowany przez Miasto Łódź, bo Miasto Łódź określiło ile tego węgla, chce. Zostało przez spółkę Skarbu Państwa, PGG, dostarczone. Węgiel się skończył i jakoś nikomu w Urzędzie Miasta nie udało się zakontratować, czy wpaść na pomysł, że trzeba aneksować, żeby więcej węgla dostarczyć. Ale A z tego co ja słyszę, to pan tu tak sugeruje, że oni to zrobili specjalnie. Ja nie wiem, czy oni to zrobili specjalnie. Nie śmiałbym tworzyć takiej hipotezy, że politycy w mieście woleliby przedkładać zrobienie sobie zdjęcia na pustym polu, gdzie nie ma węgla, nad to, że mieszkańcy nie dostaną go do swoich domów. Niemniej od razu interweniowaliśmy i jeszcze przed wspaniałymi konferencjami radnych, dzień wcześniej, i ten węgiel dojedzie, mimo że nie został zamówiony, nie ma żadnej podstawy prawnej. To dobro mieszkańców jest dla nas istotniejsze. I pilny transport oczywiście został zadysponowany już wczoraj przez spółkę PGG do Łodzi. I węgiel oczywiście będzie i będzie też w następnych miesiącach, następnych kwartałach, a rząd raczej już myśli teraz o sposobie dystrybucji, przygotowania się na kolejny sezon, bo w tym węgiel cały czas jest dostarczany do gminy. Spokojnie, spokojnie, węgla nie zabraknie, łodzianie mam nadzieję, że zostali uspokojeni, a teraz wracamy do tematów um, związanych z pieniędzmi. Polski Ład, zmiany podatkowe w życie weszły rok temu, a w tym momencie za parę miesięcy będą się niektórzy rozliczać. Panie wojewodo, Polski Ład, co oznacza dla pana, co oznacza dla województwa łódzkiego? Wielu ludzi było niezadowolonych, nauczyciele na przykład, policjanci dostali mhm. mniejsze, mniejsze uposażenia w styczniu. Nie wszyscy jeszcze te pieniądze nie wszystkim te pieniądze zostały zwrócone. No, Polski Ład to A dla pana. był, jest ogromny pakiet rozwiązań prawnych, na I które składają się. Kilkukrotnie już zmieniany. No to bym powiedział, że to jest tak jak mamy system Windows, no, zawsze się aktualizuje co jakiś czas. W ten czas. sposób pan to tłumaczy. No tak nie, nikt nie twierdzi, że. Przy, A może że można było zrobić co... raz za dobrze. Tak, to prawda, zawsze można było zrobić raz za dobrze, to akurat się w tym wypadku nie udało w 100% i potrzebne były aktualizacje, ale one zostały wprowadzone i nikt przy rozliczaniu się w marcu nie będzie zszokowany raczej będzie na plus biorąc pod uwagę obniżenie podatków w ciągu roku które zostało przeprowadzone. Oczywiście początkowo budziło to pewne perturbacje związane z kwestiami księgowymi, naliczania różnych kwestii, jeżeli chodzi o rzeczy indywidualne, tak, czyli o to jak każdy z nas się rozlicza z fiskusem, ale nie chciałbym, nie należy nikogo straszyć, nie będzie tutaj żadnych perturbacji w marcu. Ale dla mnie co oznacza polski Ład to dla ten drugi komponent, to mhm. jest ten komponent inwestycyjny, czyli dlatego że polski Ład to był cały Pakiet, zarówno dotyczący nas pojedynczo jako obywateli, jak i wspólnot lokalnych, czyli inwestowanie, bo tam są i pieniądze na szpitale, na ochronę zdrowia, zwiększenie wszystkich świadczeń, no i inwestowanie w samorządy, tam gdzie do tej pory pieniędzy nie było, czyli to są gigantyczne, historyczne dofinansowania dla wszystkich, bez wyjątków samorządów naszego województwa, które. Inwestycje są albo już realizowane, gdzie łopata została wkopana, albo są w trakcie realizacji. E, powstają mosty, drogi, szpitale, przychodnie, centra kultury. Tam, gdzie dany samorząd, wójt, burmistrz, prezydent zdecydował, że jest potrzeba, tam te środki poszły i w przyszłym roku, w czy znaczy w tym roku, 2023, ale też i w 2024, będziemy te inwestycje odbierali i one jakościowo będą zmieniały obraz wspólnot lokalnych, bo pieniądze trafiły tam, gdzie do tej pory nie trafiały. Możemy się pokusić o konkrety, to znaczy tyle i tyle pieniędzy na takie i takie rzeczy. Najbardziej spektakularna inwestycja to? Najbardziej spektakularna inwestycja w ramach tych pakietów, to moim zdaniem są dofinansowania dla Uniwersytetu Medycznego i dla Centrum Matki Polki. To są ponad 450 milionów złotych na ochronę zdrowia w województwie łódzkim. To jest w zasadzie epokowa zmiana dla Centrum Zdrowia Matki Polki, czyli dla pielęgniarda położnictwa i ginekologii w tym szpitalu. Sama wartość dofinansowań z Polskiego Ładu jest dla województwa łódzkiego przewyższa 3 miliardy złotych. To o takich pieniądzach mówimy. To jest skala porównawcza, to budżet Łodzi to 4 miliardy z, no, z bardzo dużym nadatkiem, prawie 5, czyli dodatkowy budżet y, miasta czwartego co do Wielkości wpada do wszystkich samorządów naszego województwa tylko na inwestycje, to jest nieprawdopodobny zastrzyk pieniędzy. Tak chodzi o to miasto czwarte co do wielkości. Ja sobie przypominam, co czasów mojej młodości w Łodzi to było drugie miasto. Co zrobimy, żeby to było drugie miasto w Polsce? O, myślę, że tutaj jest najważniejsze zadanie dla władzy samorządowej, żeby przeciwdziałać wszystkim procesom, które niestety nieuchronnie od 20 lat tutaj przebiegają e, i spadamy w tych rankingach z drugiego na trzecie, z trzeciego na czwarte. E, mamy bardzo duże szanse, żeby temu przeciwdziałać, jeżeli wykorzystamy to, że Łódź będzie pierwszym miastem z obwodnicą autostradową, będzie miastem, które ma szansę najwięcej korzyści obok Skierniewic w województwie łódzkim uzyskać centralnego portu komunikacyjnego. Będziemy pierwszym miastem połączonym koleją dużej prędkości z Warszawą i z Cepekiem, a potem Wrocławiem i Poznaniem. To są nasze ogromne przewagi, ale nie możemy sobie rzucać kłód pod nogi i to są moje słowa adresowane dla samorządu. Nie może być dalej takiej sytuacji, jaka jest, że generalnie istnieje prawie obywatelski bunt w Łodzi przeciwko temu, jak wygląda miasto, jakie jest brudne, zaniedbane, jak się remonty chaotycznie odbywają. Jest takie wrażenie pewnego gnicia miasta. Nie wiem, jak to może takie, może zbyt poetyckie porównanie, ale tak mi się wydaje i to musi przestać tak wyglądać, bo musimy zacząć przypominać Wrocław, Poznań, a nie, no nie chciałbym żadnego miasta w Polsce wskazywać, ale są osoby, które mówią, że w Donbasie są lepsze drogi. Jak o tym gniciu miasta, tam to trochę Bodler przypomniał, ale zostawmy na razie Bodlera. Wróćmy do tego, czy inwestycje w województwie łódzkim w roku 2023 będą takie inwestycje, które nie będą związane z e, Polskim Ładem i czy my możemy mówić o tej kolei wysokiej prędkości, szybkiej, szybkiej kolei, jak szybka będzie to, czy to będzie TGW, czy to będzie taka tak szybka kolej, jak na przykład w Chinach 300 km na godzinę i kiedy ona będzie z tą Warszawą? Bo ja bym chciał tutaj z Łodzi do Warszawy pojechać w pół godziny na przykład, bo to jest możliwe teoretycznie. Oczywiście. Tak, jest możliwe. Znaczy, kolej dużych prędkości będzie przygotowywana i ruch ma być, na niej się odbywać 200 km na godzinę, chociaż technologicznie będzie przygotowane do ruchu 250 km na godzinę. Pociągi mają jeździć w założeniu co 10 minut do, z Łodzi do Warszawy. Wow. E, w tym momencie tak, to można porównać z regionem paryskim. Tam e, w regionie paryskim można się swobodnie przesiadać z metra do kolei aglomeracyjnej, e, która właśnie jeździ co 10-15 minut e, i to jest mniej więcej ten standard, bardzo wysoki. Jesteśmy na etapie decyzji środowiskowej. To oznacza, że dla trasy Łódź, CPK, CPK Warszawa, Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska badają oddziaływania, wpływ na środowisko, prowadzą konsultacje społeczne co do przebiegu proponowanej trasy i ta procedura musi potrwać rok. Ale no, jeżeli chodzi o tunel pod Łodzią, czyli ten drugi tunel dla kolei dużych prędkości, jesteśmy najbardziej zaawansowani, bo tu w zasadzie czekamy już na na wydanie pozwoleń budowlanych. Także to jest epokowe wydarzenie, które tworzy Duopolis z Warszawy i Łodzi. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję Tobiasz Buchański, wojewoda łódzki był naszym gościem. Piątek 13. Pięknego dnia dla państwa. Wzajemnie.